Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Pozdrawiam was, drodzy siostry i bracia, w tej radości paschalnej. Trwamy w tej radości, bo to Chrystus Pan powstał z martwych. Dziś druga niedziela wielkanocna. Podwójna radość, podwójne szczęście, bo to dziś dzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II i kanonizacji błogosławionego Jana 23. Dwóch wielkich, wspaniałych papieży. Dlatego podwójna radość przenika nasze serca. Ta radość paschalna miesza się z tą radością kanonizacyjną. Ale dziś też Chrystus do nas mówi, jako do tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii, którą Kościół przygotował na tę drugą niedzielę wielkanocną. Z Ewangelii świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. Nie uwierzy, a potem uwierzył, gdy zobaczył Chrystusa, który po 8 dniach powtórnie przybył specjalnie dla Tomasza, bo wtedy go nie było, a Jezus chciał, żeby i on uwierzył. I mówi: Tomaszu, podnieś rękę, włóż do mego boku, włóż palce w miejsce ran w moich rękach. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. I wtedy Tomasz wypowiada te słowa: Pan mój i Bóg mój. Klęka przed mistrzem, wpatruje się w niego i mówi: Pan mój i Bóg mój. Kochani, te słowa my też powtarzamy na każdej mszy świętej, kiedy wpatrujemy się w Chrystusa, który przemienia chleb w swoje ciało, w czasie konsekracji, przeistoczenia. Kiedy kapłan powtarza te słowa Chrystusa z wieczernika: bierzcie i jedzcie, podnosi hostię. I wtedy, kochani, wpatrujmy się w świętą hostię i powtarzajmy w sercu za Tomaszem: Pan mój i Bóg mój. I Pan Jezus potem dodaje: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I my, kochani, do takich należymy. Bo jak mówiłem tydzień temu, w niedzielę zmartwychwstania Chrystusa, nie było nas wtedy tam w grobie. Nie byliśmy naocznymi świadkami zmartwychwstania. Nie widzieliśmy. Żyjemy ponad 2000 lat po tym cudownym wydarzeniu. A wierzymy. Bo gdybyśmy nie wierzyli, to by nas tu nie było. To jaka by była nasza wiara? Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna by była nasza wiara. A my żyjemy. Żyjemy w Chrystusie i wierzymy w to mocno. Dlatego właśnie o nas też Chrystus mówi: błogosławieni, czyli szczęśliwi. My to szczęście mamy osiągnąć, mamy się z Nim razem spotkać w niebie. Szczęśliwi, czyli błogosławieni. I dzisiaj też, jak wspomniałem na początku, przed chwilą, uroczystość kanonizacji w Rzymie, Watykanie, dwóch papieży. Jana 23, Jana Pawła II. Naszego rodaka, umiłowanego Ojca Świętego. Wielka radość. Rzesze pielgrzymów z Polski, z całego świata gromadzą się dziś na placu Świętego Piotra w Watykanie, aby wspólnie przeżywać tę uroczystość kanonizacji. Bo to ci dwaj błogosławieni, szczęśliwi, którzy też nie widzieli, a uwierzyli, świadczyli swoim życiem, życiem papieskim i Jan 23 w trudnych czasach. To on zwołał Sobór Watykański II. To on był dobrym papieżem. Wszyscy go uwielbiali, kochali. Dobry papież. Swoją dobroć rozdawał wszystkim. I Jan Paweł II, którego życie śledziliśmy.
Cierpieliśmy razem z Nim, gdy odchodził do domu Ojca w 2005 roku. I oto ci dwaj błogosławieni, szczęśliwi od dziś będą na ołtarzach całego świata. Kanonizacja to ogłoszenie ich świętymi i można im oddawać cześć tak w każdym zakątku globu. Wielka radość. Mamy świętych w niebie, kolejnych orędowników, świadków Chrystusa Zmartwychwstałego. I my też mamy być świadkami tego samego Chrystusa, który zmartwychwstał dla nas, otworzył nam niebo. Wielka radość, siostry i bracie, bo dziś również święto Miłosierdzia Bożego, które właśnie ustanowił na prośbę Jezusa Chrystusa Jan Paweł II. Pan Jezus, objawiając się świętej siostrze Faustynie, prosił o wymalowanie obrazu z podpisem Jezu, ufam Tobie i ustanowienie święta Bożego Miłosierdzia. Na tę prośbę odpowiedział właśnie od dziś święty Jan Paweł II. Ustanowił to święto dla całego Kościoła powszechnego. Jakże to miłosierdzie jest potrzebne. I ten obraz miłosierdzia, takiego Chrystusa, jak widziała siostra Faustyna, widział też Tomasz, ten niedowiarek. Chrystus, który idzie do nas, który pokazuje nam swoje serce przebite. Z tego wypływają promienie, blady i czerwony, krew i woda, sakramenty, łaska. I kochani, przez ten obraz możemy otrzymać wiele łask. W godzinie miłosierdzia, godzinie 15, godzinie śmierci Chrystusa, kto będzie się modlił, mówi Chrystus, kto będzie czuwał, może wyprosić wiele łask. Siostry i bracia, więc to jest kolejny piękny dar od Pana Boga. Święto Bożego Miłosierdzia. Ten obraz Miłosierdzia Bożego. I dzisiaj w tę święto Bożego Miłosierdzia kolejny piękny dar od samego Pana Boga. Kanonizacja dwóch wielkich papieży. Dlatego, kochani, radujmy się z tego, że Chrystus zmartwychwstał. Bo w tego samego Chrystusa wierzyły pokolenia i po nas wierzyć będą. I będą przeżywać tę samą radość paschalną, jak my dzisiaj przeżywamy. I tego samego Chrystusa kochali i kochają nasi nowi święci. Jan 23, Jan Paweł II. Łączmy się w tej radości paschalnej i tej radości z kanonizacji. I pamiętajmy to, czego uczyli nas ci wielcy papieże. Zaufania Bożemu Miłosierdziu, miłości, dobroci. Tego, czego uczył Chrystus. Ci dwaj papieże nic nowego nie wymyślili, nic nowego nie dodali. Posługiwali się Ewangelią, żyli Ewangelią. I nas tego, kochani, uczą. Więc bądźmy świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Nawet jeśli nie byliśmy przy tym cudzie zmartwychwstania. Jesteśmy błogosławieni, bo nie widzieliśmy, a wierzymy. Radujmy się, siostry i bracia, i bądźmy świadkami Chrystusa w świecie. Szczęść Wam Boże, radosnej, błogosławionej niedzieli spędzonej w gronie rodzinnym. I jeszcze raz, cieszmy się z kanonizacji tych dwóch wielkich papieży. Szczęść Wam Boże. Święci Janie Pawle II, święty Janie 23, módlcie się za nami. Amen. Alleluja.